Koncert Ballady na dwa serca w wykonaniu Dominiki Żukowskiej i Andrzeja Koryckiego oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. To będzie wyjątkowe, tradycyjne spotkanie. W czwartek, 10 listopada, Raut Niepodległości. W Domu Kultury Mors gości powita Stefan Bieszczad, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Dębickiej. Po raz 12, 10 spotykamy się na Raucie. Serdecznie zapraszam na tę okoliczność wszystkich mieszkańców na przeżywanie po raz kolejny w Dębicy Niepodległości. Konkursy, gdzie są zaangażowane dzieci, młodzież, świadczą o tym, że jest to spotkanie dla dzieci od przedszkola aż po osoby w zacnym wieku. W programie Rautu również podsumowanie wyników konkursów dla dzieci i młodzieży pod hasłem Niepodległość jest z nas. W trakcie spotkania odbędzie się kwesta na rzecz Stowarzyszenia Radość. Wydarzenie wpisze się w dębickie obchody Narodowego Święta Niepodległości.